Moi drodzy, ustalmy jedno, Hawaja mi nie powiewa, okazuje się, że aura już naprawdę prawdziwie jesienna. No a w związku z tym, że już jesteśmy bardzo blisko zimy, to w tę stronę zamierzamy się udać. Pamiętajcie, co roku pojawia się komunikat. Zima znowu zaskoczyła drogowców. Może w tym roku wprowadzimy nową świecką tradycję, a mianowicie kierowcy zaskoczyli zimę. I właśnie między innymi po to przyjechaliśmy czarnym samochodem, marki, którą pewnie dobrze znacie, do lasu i sytuacja robi się odrobinę dwuznaczna. A gdybyśmy mieli zabawić się w skojarzenia? Trzy pojęcia. Czarny samochód, bagażnik i las. Macie już rozwiązanie? Tadam! Niespodzianka! Otóż tym razem w bagażniku coś specjalnego dla tych, którzy zamierzają naprawdę dobrze i profesjonalnie przygotować się do zimy. Jednym z ważniejszych elementów podczas codziennego użytkowania samochodu, niezależnie od tego, czy jedziecie w trasę, czy podróżujecie po mieście, jest płyn do spryskiwaczy. Wydawałoby się trywialna sprawa, ale w momencie, kiedy przyjdzie mróz i okaże się, że ten, który kupiliście zupełnie niedawno na stacji benzynowej za całkiem niemałe pieniądze właśnie zamarzł, to naprawdę przykry moment, gdy wasza szyba wymaga umycia, a wycieraczki skrobią i nie robią niczego innego poza rysowaniem szyby. A więc spróbujmy. Płyn do spryskiwaczy i to na dodatek, jak radzą fachowcy, taki, który kupiliście rzeczywiście na stacji benzynowej, a niekoniecznie tani w markecie, bo różnica naprawdę jest nie tylko w cenie. No a na dodatek historia Cezarego Pazury, który któregoś dnia podczas właśnie mroźnej nocy, podjeżdżając na stację benzynową, chcąc kupić płyn do spryskiwaczy, poprosił sprzedawcę o to, aby był taki, no wiecie, mniej śmierdzący alkoholem. Na co odzywa się pan wskazujący na już solidne spożycie alkoholu, wielokrotne i od dłuższego czasu, czyli klasyczny Julian, który mówi: panie Czarku, jak pan doleje coli, w ogóle nic nie czuć. Pamiętajcie, że najgorsze i najczarniejsze scenariusze zdarzają się wtedy, kiedy najmniej się ich spodziewamy. Paliwo kończy się wtedy, kiedy jesteśmy daleko od domu, telefon jest rozładowany, pada deszcz, jest czwarta rano i na dodatek naprawdę nic nie jesteście w stanie z tym zrobić. Kolejny klasyczny poranek to ten moment, kiedy wyjeżdżacie do pracy, właśnie w nocy złapał mróz. Wy dzień wcześniej tankując, bo była prognoza, kupiliście odmrażacz do zamków. I patrzycie, jest, ale w środku. Tylko pytanie, jak się tam dostać, jeśli na przykład wasz samochód otwiera się tylko i wyłącznie z kluczyka, a nie z pilota? Warto wobec tego mieć przy sobie takie małe coś, czyli po prostu odmrażacz do zamków. To jeden z tych elementów, które warto mieć zimą przy sobie, a nie w samochodzie. Może być naprawdę przykro. Zima to również ciężki czas dla naszych silników, ponieważ okazuje się, że paliwo, które jest sprzedawane na stacjach benzynowych w Polsce, bardzo często odbiega od tego, czego sobie byśmy życzyli, szczególnie biorąc pod uwagę cenę. Ale można sobie również i z tym problemem jakoś poradzić, a mianowicie są tak zwane uszlachetniacze do paliwa. Jeden do silnika diesla, drugi do silnika zasilanego benzyną. Zdecydowanie ułatwiają rozruch, powodują, że praca silnika staje się łagodniejsza, bardziej delikatna, miękka. No a poza tym znakomita większość czasu spędzonego przez samochód na przykład w mieście powoduje, że te rozruchy, stygnięcia naprawdę powtarzają się bardzo często. Jeśli samochód łatwiej się uruchamia, automatycznie mamy również mniejszy problem z baterią. Ale o tym za chwilę. Wiecie, ile to waży? Sporo. Sporo ołowiu, kwas, dosyć niebezpieczna sprawa, jeśli się rozstrzelni. Na szczęście ten wygląda na całkiem rzeźki. Jeśli chodzi natomiast o mojego sąsiada, którego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, przeciętnie co drugą, trzecią zimę widzę go, jak dyga z akumulatorem i robi to w ten sposób, że to jest naprawdę niezła zaprawa. Jedni chodzą na siłownię, inni wieczorami w zimie po prostu noszą akumulator. Jeśli nie zamierzacie tego robić, to po prostu warto trochę wcześniej zadbać o nową bateryjkę, bo zapewniam Was, że jeśli przy pierwszym mrozie Wasz akumulator zaczyna klękać, to znaczy, że jak przyjdzie ten porządny, nic już nie zrobicie. Przypuśćmy, że Wasz akumulator jest nowy, ale ostatnio zdarzyło Wam się zostawić włączone światła, włączone radio, krótko mówiąc, został rozładowany. Wówczas możecie pójść na przykład na łatwiznę i podczas kupowania jogurtu, sera i innych rzeczy do domu pójść na stoisko w markecie i kupić sobie kabel do odpalania. Przepraszam, dwa kable. Jeden jest najczęściej czerwony, drugi czarny. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy przyjdzie ta chwila, aby go użyć, przekonacie się, że dokonaliście bardzo złego zakupu. Wyglądają najczęściej prawie profesjonalnie. Są grube, mają no właśnie już niezbyt masywne uchwyty. I problem polega na tym, że kiedy Wasz litościwy sąsiad otworzy maskę, podepniecie się, wreszcie okaże się, że się udało plus do plusa, minus do minusa,
próbujecie kręcić, odbywa się tylko szczekanie rozrusznika i nic więcej. Dlaczego? Ta rurka, czyli przewodzik, jest naprawdę bardzo cieniutki. To, co widzicie po grubości, to jest tylko i wyłącznie izolacja. Dobry kabel do odpalania musi kosztować i musi również niestety mieć odpowiedni przekrój. Właśnie taki. Wasz samochód zachowuje się w tym momencie tak, jakby korzystał z własnej baterii. Gruby przewód, 25 mm kwadrat, 500 amperów to naprawdę spory prąd. Pamiętajcie o tym, że ten moment, kiedy przekręcacie kluczyk i uruchamiacie z akumulatora silnik, to jest moment tak, jakby było zwarcie. Dopiero po chwili zaczyna się to kręcić, no i okazuje się, że prąd, który wtedy płynie, naprawdę jest bardzo duży. W momencie, kiedy chwycicie za przewód z marketu, poczujecie, że wręcz można się oparzyć. No chyba, że ktoś lubi sobie ogrzewać ręce zimą poprzez kabel przy odpalaniu samochodu poprzez właśnie tego rodzaju chudziutkie przewody. To naprawdę dobry zakup, który zdecydowanie zwróci się w każdej sytuacji. Porządny kabel rozruchowy. Proste rzeczy są najfajniejsze. To podstawowy sprzęt przeciętnego użytkownika samochodu, który nie ma garażu. A mianowicie szczotka ze skrobaczką. Warto coś takiego mieć, chyba że testowaliście już temat skrobania, odgarniania szyb za pomocą karty kredytowej. Po pierwsze, może to się skończyć źle dla karty kredytowej. Po drugie, strasznie zimno w palce. Inna sprawa, że skuteczność, tudzież sprawność tego urządzenia jest bardzo mała. Powierzchnia karty kredytowej jest też nieduża. Radiowcy, tudzież audiofile często również korzystają z płyt kompaktowych. Ale umówmy się, płyta kompaktowa odchodzi do lamusa i niebawem będziemy korzystali już tylko i wyłącznie z portów USB i innych nośników. No ale kto by chciał teraz pendrive'em skrobać szybę, prawda? Szczotka, z drugiej strony skrobaczka, idealne rozwiązanie. Chociaż, szczerze mówiąc, chciałbym Wam zaproponować coś, czego nie mam w bagażniku, a mianowicie płachtę. Zwykła plastikowa płachta, gruba folia, którą zakładacie na przednią szybę wieczorem, przyciskacie ją wycieraczkami, zaciskacie drzwiami i zapewniam Was, że poranek trwa o wiele krócej, a mianowicie przychodzicie do samochodu, ściągacie płachtę i macie czystą przednią szybę, bez skrobania. No ale z bocznymi nadal trzeba jeszcze powalczyć. Jeśli ktoś jest zwolennikiem rozwiązań zaawansowanych technologicznie, więc brzydzi się dotknąć skrobaczki, szczotki, a przy okazji płachta strasznie źle mu się kojarzy, no jest coś takiego jak odbrażacz do szyb. Nigdy tego nie próbowałem. Spożywczo. Natomiast próbowałem użyć na swoją przednią szybę i przyznam szczerze, efekty mnie nie zachwycają. Uważam, że te proste, niechemiczne sposoby są zdecydowanie lepsze. Ale jak ktoś woli, proszę bardzo. Napisali tutaj, że działa nawet przy minus 37. Nie pamiętam takiej temperatury u nas, więc powinno być dobrze. Podobno, gdyby przeciętny mężczyzna dbał o siebie tak jak o swój samochód, byłoby idealnie. No to dobrze, bo mamy program związany z tym, żeby dbać o swój samochód. To małe urządzenie to nie jest alkomat. To jest aparat do mierzenia ciśnienia i to nie jest ciśnienie tętnicze, chodzi o ciśnienie w oponach. Zasadniczo to bardzo ważna sprawa. Niezależnie od tego, czy jest to zima, czy lato, a mianowicie ciśnienie w oponach, zbyt małe albo zbyt duże ciśnienie w oponach powoduje ich zwiększone zużycie. Jeśli chodzi o zbyt małe ciśnienie w oponach, automatycznie zwiększają nam się opory toczenia, a to oznacza zwiększone zużycie paliwa. Tak więc za każdym razem lądujemy na polu pod tytułem wybrałeś źle. Sprawdzajcie ciśnienie. Niezależnie od pory roku, ale zimą szczególnie, tak aby Wasze auto naprawdę dobrze trzymało się drogi. Nieprawidłowe ciśnienie w oponach to również wydłużona droga hamowania. To może komuś uratować życie. Bardzo ważnym elementem podróżowania zimą jest oświetlenie. To czas, kiedy dzień jest krótki, a noc zdecydowanie dłuższa, często mgły, ograniczenia widoczności. Tak więc niezależnie od tego, czy macie reflektory ksenonowe, czy też klasyczne, moment, kiedy pali się jedna z żarówek, jest problematyczny, trzeba to wymienić. W nowym samochodzie to stwarza często problem, bo są takie marki, które powodują, że to wymaga wyjazdu na serwisy, na przykład demontażu przedniego zderzaka. Tak wygląda nowoczesność w XXI wieku. Natomiast trochę łatwiej mają rzeczywiście ci, którzy mają reflektory ksenonowe. Te standardowo są wyposażone po pierwsze w równoważenie, jeśli chodzi o utrzymywanie właściwego poziomu, ale również w wysokociśnieniowe spryskiwacze, dzięki którym ten reflektor pozostaje czysty, bo wiadomo, jeśli mamy brudną szybę, widzimy to, przecieramy wycieraczkami, automatycznie włączamy spryskiwacz, wówczas też działa spryskiwacz na reflektor, widać zdecydowanie lepiej. Badania wykazały, że reflektor, który nie jest myty, może mieć ograniczoną skuteczność nawet o 60%. To znaczy, że tak naprawdę jedziecie na światłach pozycyjnych zamiast mijania. Oświetlenie to naprawdę bardzo ważna sprawa. Jeśli macie samochód wyposażony w LED-owe światła do jazdy dziennej, naprawdę nie wahajcie się ich używać, oczywiście w ciągu dnia, kiedy warunki ku temu są sprzyjające. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy postanawiają oszczędzać. Oświetlenie LED-owe powoduje zmniejszenie zużycia paliwa, ale to również czysty biznes dla tych, którzy na przykład mają oświetlenie typu ksenon.
Jedna żarówka ksenonowa kosztuje około 600 zł. W momencie, kiedy mamy jeździć 24 na dobę na oświetleniu, wówczas oznacza to, że kiedy mamy włączone LEDy, automatycznie żywotność tej żarówki wzrasta właściwie dwukrotnie. Rozmawialiśmy o akumulatorach, rozmawialiśmy o kablach rozruchowych, a w związku z tym, że jest jeszcze trzecia opcja, to warto się nią zainteresować. Moi drodzy, booster. To jest naprawdę ciężkie. Może najpierw tak. Urządzenie, które służy do rozruchu nawet naprawdę dużych samochodów. Można tym urządzeniem odpalić auto, które, no powiedzmy, 5-tonową ciężarówkę. Hamera, bardzo proszę. Otóż zwróćcie uwagę na wartości, które mamy tutaj podane. 1200 amperów to jest normalna praca. Prąd przy piku, czyli takim maksymalnym uderzeniu, 1800 amperów. To oznacza, że mamy naprawdę już ogromne wartości. Mamy również wtyczkę. Okazuje się, że urządzenie jest wyposażone w własne żelowe akumulatory. Żelowe, to ważne, ponieważ bardzo szybko się rozładowują, ale również szybko się ładują i to im nie szkodzi. Tak więc po naładowaniu zabieramy to urządzenie ze sobą, odpalamy samochód i nie ma takiej opcji, żeby samochód nam nie ruszył. Bardzo przydatne urządzenie, szczególnie dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, dwa samochody i ten drugi nie zawsze jeździ, kto może mieć taką sytuację, że odpalenie na kablu w garażu może być problematyczne, ponieważ nie ma dojścia, ciężko wyprowadzać ten samochód bez prądu. Zwróćcie uwagę na kable zasilające. 25 mm kwadrat, a więc dokładnie takie same jak w kablach rozruchowych, które pokazywaliśmy Wam troszeczkę wcześniej. No i na dodatek, jeden z tych elementów, które także zwróciły naszą uwagę, a mianowicie to, co zobaczycie tuż przy uchwytach. Solidna, szeroka, gruba taśma miedziana. To powoduje, że można być spokojnym o przepływ tak dużego prądu, przypominam, momentami nawet 1800 amperów. Koszt takiego urządzenia to 1000 zł. Są oczywiście również mniejsze, zdecydowanie tańsze. Myślę, że to jeden z tych elementów codziennej rzeczywistości zimą, którą warto się zainteresować, zamiast, jak ten mój sąsiad, biegać z akumulatorem wieczorem do domu. Lepiej pobiegać z żoną w dresie. Jednym z najważniejszych elementów dotyczących eksploatacji samochodu zimą są opony zimowe. Jak sama nazwa wskazuje, korzystamy z nich wtedy, kiedy temperatura spada przynajmniej poniżej 7 stopni Celsjusza. Jest to spowodowane tym, że opona zimowa jest zbudowana z innej mieszanki gumy, która właśnie w niskich temperaturach nie sztywnieje, a więc pozostaje miękka. Poza tym trochę inaczej wygląda również kwestia bieżnika. Pojawiają się tak zwane lamele, czyli te takie szczypanki, drobne szczeliny, które powodują, że przy rozszerzaniu naprawdę samochód zdecydowanie zyskuje na przyczepności. Przyjrzyjmy się faktom. Mamy 4 opony i 4 punkty styczności z nawierzchnią. Przeciętna powierzchnia jednej opony to jest troszeczkę więcej niż kartka pocztowa. To naprawdę niewiele, biorąc pod uwagę to, że samochód waży przeciętnie około 1,5 tony. Otóż samo posiadanie opony zimowej jeszcze nie powoduje, że jeździmy naprawdę w bezpiecznych warunkach. Założenie jest takie, aby ta opona miała odpowiednio głęboki bieżnik. Polskie przepisy mówią o tym, że minimalny bieżnik, który mówi o tym, że opona jest bezpieczna, to 1,6 mm. Mamy takie specjalne urządzenie. Kto by pomyślał, można było to zrobić tak zupełnie analogowo, to jest elektronicznie. Najpierw muszę je wyzerować. Sprawdzimy, jak głęboki bieżnik jest w tym samochodzie. Zaczynamy od zerowania, po czym przykładamy, wynik bardzo pozytywny, 5,69. No, tym samochodem można rzeczywiście pojeździć. Przyjrzyjcie się. Tu mamy lamele, te drobne szczelinki, które w momencie, kiedy samochód jest, ten moment, kiedy jest dociążony, one się rozszerzają. W momencie, kiedy auto mija ten fragment opony, automatycznie się zaciskają, a więc tak, to, o czym mówiłem, szczypią, powodując, że opona zimowa zdecydowanie lepiej łapie nawierzchnię właśnie tę śliską niż zwykła opona letnia. Z grubsza biorąc, zostały nam jeszcze dwie rzeczy, które powinniśmy wykonać przed dłuższą podróżą, która ma odbywać się zimą. Wyobraźmy sobie, bo na razie jest piękna okoliczność przyrody. Zima, śnieg, długa podróż i teraz uwaga, korek na autostradzie. Zaczyna się robić naprawdę grubo. Po pierwsze, zatankujmy samochód do pełna i starajmy się, żeby ten poziom paliwa nie spadał naprawdę poniżej poziomu krytycznego, czyli rezerwa naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem, ale zadbajmy również o siebie. Nie wiadomo, jak długo będziemy musieli stać w korku. Czasem przyda się naprawdę coś ciepłego. Czekałem na to. No to co? Wasze zdrowie, bezalkoholowe, żeby nie było, że wzmocniona herbatka za zdrowie dziadka. Szerokiej drogi. Pamiętajcie, w tym roku kierowcy mają zaskoczyć zimę.